Dzień dobry, drodzy państwo. Rozpoczynamy nasz czerwony dywan. Grzegorz Dobek. Dobska, której w sumie już przedstawiać nie trzeba, bo doskonale państwo znana. Ciebie też już nie, bo ty już tak dołączyłeś do naszego teamu, że czujesz się jak u siebie. Na szczęście, bardzo się z tego cieszę. Drodzy państwo, dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, więc zaczynamy od tych gwiazd, które od lat bardzo głośno mówią o tym, aby te pszczoły chronić, aby je ratować. Jest powód. Została zapamiętana, myślę, że na całym świecie. To jest ta właśnie sesja, którą już teraz... Tylko mimiką Angelina grała, natomiast całe ciało było absolutnie skupione. Ciekawostka, no bo na pewno też państwo sobie zadają pytanie, czy któraś z tych pszczół ją urządliła. No i odpowiedź znamy na to pytanie. Znamy. Nie urządliła żadna pszczoła, ale oczywiście warto też wspomnieć o tych jeszcze dodatkowych kulisach, że cały czas one były pod kontrolą i cały czas też były uspokajane. No właśnie tylko po to, żeby ta sesja przebiegła. Przedostała się pod sukienkę Angeliny Jolie i przez kilka dobrych minut siedziała jej na kolanie. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła, że zachowała spokój. Tu widzieliśmy przed sekundą, jak pszczoła no niemal jej wleciała do oka, ale Angelina też zdradziła takie kulisy. Która wspiera tę inicjatywę. To prawda, taką gwiazdą, która nie dość, że wspiera, to jeszcze sama produkuje miód, jest człowiek wielu talentów, sportowiec przede wszystkim, ale zaskakuje nas na każdym kroku, a mowa o... Davidzie Beckhamie, którego teraz widzimy. No naprawdę, to są takie nieoczywiste rzeczy. Właśnie widzimy chociażby piłkarza. Temat, mimo iż może o nim się tak nie mówi często, dzisiaj mamy Światowy Dzień Pszczół, więc dlatego tak obszernie go omawiamy, ale rzeczywiście on istnieje przez cały rok w przestrzeni publicznej. Tak, taką gwiazdą, która też ponoć na swoim dachu jednej z rezydencji ma własną pasiekę, jest królowa Beyoncé. I okazuje się, że ona... Ona to zrobiła ze względu na dzieci, nie wiem, czy wiesz, ponieważ jej dzieci są alergikami, więc stąd wziął się pomysł, żeby mieć właśnie własne pszczoły i własny miód. I własny miód. Ciekawe jestem, czy smakuje małym dziewczynkom ten miód, ale chyba wiemy mamę. Polecam tą naturalną metodę. Ale... Scarlett Johansson przed wszelkimi ważnymi wydarzeniami, na przykład wręczeniem Oscarów. Scarlett również stosuje na przykład maseczki, w których głównym składnikiem jest miód. Także samo zdrowie i samo życie. Samo zdrowie, samo życie, ale czerwony dywan będzie trwał w najlepsze. Wrócimy do państwa po godzinie 9:00. Jesteśmy ciekawi, co u Asi i Roberta. Lecimy? O ile, oczywiście. Oczy jesteście dziewczyny. I te motyle, i ta przepiękna przyroda. I teraz, tak jak zapowiedziała Kasia Burzyńska, przenosimy się i sensacyjne informacje ze świata gwiazd. Grzegorz Tatni, ale to nie oznacza, że będzie nudno. Ależ oczywiście, że nie. Ja tylko... Dzień dobry. I wcale nie będzie... Tak, teraz będzie słów kilka, czyli byłej... I to dało jej siłę, żeby tchnąć w siebie nową energię i żeby też... I tego efekty właśnie mamy teraz w postaci Anki. No i to, drodzy państwo, bardzo ważne. Tak, więc tutaj masków to mamy też cały czas w kan, które... No i co? Z przodu zabudowana, ale jak się tylko odwróciła... Ale! Oj tak, to jest właśnie to. No, jest odwaga, jest rozcięcie. Mhm. No trudno oderwać wzrok od naszej wizytówki, no ale warto też dodać, kto stał obok niej na tym czerwonym dywanie, bo tak naprawdę... Że wróci do Cannes, jeżeli będzie miał co światu pokazać i zaprezentować, a nie tylko brylować na tym czerwonym dywanie. Podczas gali otwarcia wróciła po...